Eksperyment 1006 to obecnie chyba najbardziej zagadkowa postać w całym Poppy Playtime. Tak naprawdę na jego temat nie wiemy praktycznie nic, a wydaje się być na ten moment największym zagrożeniem dla naszego bohatera. I chyba tym jednym dresem w fabryce, którego na 100% nie chcielibyście spotkać. Zatem w dzisiejszym filmie zamierzam odpowiedzieć na pytanie, kim właściwie jest Eksperyment 1006 bądź czym jest, przeanalizować wszelkie poszlaki na jego temat, które jesteśmy w stanie znaleźć na przestrzeni całej gry, w tym na przykład taśmy VHS z nim związane, więc myślę, że dziś będzie naprawdę interesująco. Zatem cześć wszystkim, ja jestem Modder, a w dzisiejszym filmie odpowiemy sobie na pytanie, kim tak naprawdę jest Eksperyment 1006 w Poppy Playtime. Nim zaczniemy, zostaw koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Serdecznie zapraszam na mój drugi kanał, czyli Chata w Lesie, link tradycyjnie w opisie, a także na mojego Instagramka, do którego link także znajdziesz w opisie. Tymczasem, moi drodzy, już nie o zamiaru przedłużać, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem dziś odpowiem sobie na pytanie, kim właściwie jest Eksperyment 1006 w Poppy Playtime. O Eksperymencie 1006 bądź, jak to woli, 1006 po raz pierwszy słyszymy w pierwszym chapterze gry. I to nie tylko podczas odsłuchania tej jednej, dość niepokojącej taśmy, o której trochę więcej za chwilę, ale sam Eksperyment 1006 jest kilkukrotnie wspomniany w pewnych miejscach, gdzie absolutnie byśmy się tego nie spodziewali, przykładowo na tej ścianie. Ale to nie mówi jakoś zbyt wiele na jego temat. Tak naprawdę pierwszym, dokładniejszym wspomnieniem na temat prototypu jest właśnie wspomniana taśma, którą teraz odsłuchajcie. Final log in relation. Experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Ano, fakt, jest to w opór niepokojące. W tamtym momencie kilka osób w internecie, w tym ja, wysunęło teorię, iż Eksperymentem 1006 jest w rzeczywistości Hagiwagi, co koniec końców nie okazało się prawdą, bo ten jest Eksperymentem 1170. Jednak wracając do samej taśmy, w tych okolicznościach poznaliśmy właśnie Eksperyment 1006, który wskutek pewnych wydarzeń opuścił swoją celę i wyrządził totalną masakrę w Playtime Co. Prawdopodobnie w tym wielkim laboratorium, które miało powstać w Rock, gdzie prawdopodobnie Eksperyment 1006 powstał. Ponadto w zwiastunie gry otrzymujemy informacje, z których wiemy m.in., iż Eksperyment 1006 mimo posiadania właściwego głodu pokarmowego nie ma potrzeby odżywiania się. Więcej informacji na jego temat znajdziemy dopiero w chapterze drugim, gdzie a. widzimy go wreszcie w jego formie fizycznej, przynajmniej jego malutką część. Mianowicie jego rękę w chwili, kiedy zabiera pozostałości Mami Long Legs ze sobą. Przejdźmy zatem do szybkiej analizy wyglądu Eksperymentu 1006 na podstawie jednej ręki. Zatem pierwszą rzeczą, która nasuwa się na myśl w trakcie analizowania, czym to do cholery, jest przede wszystkim fakt, iż kończyna ta jest złożona zarówno z części metalowych, sztucznych, elektrycznych czy coś, a także dwóch kości ludzkich, łokciowej i promieniowej. Ramię, jak i dłoń z pięcioma palcami są natomiast metalowe, sztuczne. Ponadto przez ramię biegnie kilka kabli. Do czego nas to prowadzi? Ano do tego, co już bardzo dobrze wiemy. Eksperyment 1006, jak i pozostałe eksperymenty są w rzeczywistości stworzone z organizmu ludzkiego, a także kilku innych sztucznych części. Co również istotne w tej scenie, Mami Long Legs tuż przed swoją śmiercią wypowiada słowa: stanę się jego częścią, czy może lepiej uczyni mnie częścią siebie. Zatem, tak jak mówiłem w poprzednich filmach, prototyp będzie zbierał części zabawek, tych już przez nas pokonanych, żeby ulepszyć siebie, czy też właśnie uczynić ich częścią siebie. Uczynić je częścią siebie? Tak, uczynić je. Jak gdyby cały czas będzie ulepszał swoje ciało. Drugim miejscem, gdzie słyszymy o Eksperymencie 1006 w tym rozdziale, jest kolejna kaseta pozostawiona przez naukowca. Z niej dowiadujemy się o nieudanej ucieczce Eksperymentu 1006 ze swojej celi, w trakcie której prawdopodobnie zginęła jedna osoba, a także dowiadujemy się, iż Eksperyment 1006 jest niezwykle mądry i inteligentny. Log code 08502 in relation experiment 1006 the prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery along with several other components to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it.
These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Ponadto, patrząc na tą jego rękę, mam dziwne wrażenie, że produkcja eksperymentu 1006 w cudzysłowie tak naprawdę nigdy się nie skończyła, ponieważ ziomek ten ją przerwał, ale o tym trochę później. Jednak do czego nas te wszystkie przemyślenia prowadzą? Kim lub czym tak naprawdę jest eksperyment 1006, skąd się wziął i czego tak właściwie od nas chce, jaka jest jego motywacja? Cóż, Cholipka, nie wiem. Naprawdę, tworzenie na ten moment filmu, gdzie od tak powiem kim jest eksperyment 1006, nie ma za bardzo sensu, bo nic a nic o nim nie wiemy. Aczkolwiek ja przedstawię wam kilka teorii, które znalazłem w internecie i jedną, którą wymyśliłem sam. Która co jak co, ale zdziebko również czerpie z pozostałych. Zatem pierwsza teoria, którą znalazłem w internecie, jest na tyle niedorzeczna, że tylko o niej wspomnę, a nie będę tego komentował. Twierdzi ona, iż eksperymentem 1006 w rzeczywistości jest Elliot Ludwig, który zmarł lata temu, a zły zarząd firmy przejął po nim miejsce, po czym zmienił go w to coś, a on teraz lata po fabryce, bo chce znaleźć Poppy, w której zamknięta jest jego córka, którą stracił w tamtym wypadku. Jak z tym drugim, może nawet gdzieś się zgadzam, ale jeszcze nie chcę jak gdyby bardziej tego poruszać, tak z tym pierwszym absolutnie nie, więc od razu wrzućmy to do kosza i przejdźmy dalej. Następna teoria, na którą natrafiłem, wydaje się być troszkę bardziej logiczna, aczkolwiek też za bardzo bym się jej nie trzymał. Mianowicie twierdzi ona, iż Elliot Ludwig był bardzo, bardzo dobrym człowiekiem i po śmierci swojej rodziny tutaj musimy się na moment zatrzymać, bo jak wiecie, tamtejsza taśma mówiła, że Elliot Ludwig jest człowiekiem rozwiedzionym, aczkolwiek również wspominało o śmierci jego rodziny. Cóż, znalazłem kilka głosów odnoszących się do tego, iż być może to nie do końca cała jego rodzina zginęła, na przykład córka, czy ktokolwiek, kto byłby dla niego bardzo bliski. Taka szybka poprawka. Zatem Elliot Ludwig po stracie kogoś bliskiego, bądź no, tej całej rodziny, nie wiemy na ten moment, rozpoczął znane już wam eksperymenty w celu przywrócenia tego kogoś do życia. Jednak sam miał absolutnie nigdy nie posunąć się do eksperymentów na ludziach. To też zmieniło się po jego śmierci, kiedy firmę przejął nowy, zły zarząd, którzy skupili się już w zasadzie tylko i wyłącznie na eksperymentach na ludziach, a eksperyment 1006 ma być tym nieudanym, który koniec końców ich zniszczył. I tak niby trzyma się to kupy, jednak ja myślę, że Elliot Ludwig na pewno nie był aż tak cukierkowym człowiekiem i absolutnie nie był tak dobrą osobą, na jaką jest kreowany. Zdaje się, iż Elliot Ludwig cały czas żyje i ma za uszami sporo złego. A do tego odnosi się już moja teoria, która jest następująca. Moim zdaniem eksperyment 1006 jest niczym więcej jak po prostu nieudaną próbą stworzenia czegoś, co miało przywrócić chociaż jedną osobę, którą Ludwig kochał, do życia. Myślę, że wskazuje na to m.in. fakt, iż ręka eksperymentu 1006 prezentuje się bardzo ludzko w porównaniu do takiego Huggy'ego Wuggy'ego czy Kissimissi, czy tam nawet Mami Long Legs. Zdaje się również, iż był to jeden z pierwszych eksperymentów, do których wykorzystano człowieka. A może w ogóle kompletnie pierwszy, który już na starcie nie podziało i coś poszło nie tak, ale o tym za moment. Jak dowiadujemy się z notatki położonej na biurku Ludwika, początkowo do tych pierwszych eksperymentów wykorzystywane były tylko zwierzęta. Przykładowo do eksperymentu 812 wykorzystano szczura, już wtedy zaczęto kminić, aby wykorzystać być może coś większego. Zdaje się, że przez kolejne eksperymenty korzystano z trochę większych zwierząt, przykładem może być tutaj JPEG Pillar, aczkolwiek później zarząd przeszedł na wykorzystywanie ludzi. A pierwszym przykładem przeprowadzania takiego eksperymentu był eksperyment 1006, prototyp. Być może nie był tak do końca pierwszy, ale z pewnością był jednym z pierwszych. I wówczas coś poszło nie tak. Eksperyment prawdopodobnie ze względu na coś, do jego stworzenia wykorzystany został człowiek, okazał się być niezwykle inteligentny.
Być może nawet mądrzejszy od ludzi, którzy trzymali go w celi. Mądrzejszy od swoich twórców. Przez co narastać zaczął w nim gniew, sam zaczął buntować się przeciw całej reszcie. Następnie kilka jego prób ucieczki kończyło się fiaskiem. Natomiast któraś z kolejnych prób już mu się udała i zakończyła się sukcesem. Eksperyment 1006 uciekł. Zdaje się, iż uwolnił pozostałe eksperymenty z cel i wywołał masową rzeź w Playtime Co., przez co fabryka została na dobre opuszczona. Wielki biznes upadł, interes zamknięto i tak sobie ten budynek stoi teraz opustoszały przez lata. Do czasu, aż ktoś nie zawołał głównego bohatera do środka. Oczywiście to wszystko tak w dużym uproszczeniu, bo nie wydaje mi się, żeby tak naprawdę to wszystko wyglądało. Zwyczajnie mamy zbyt mało informacji, by być czegokolwiek pewnym. Aczkolwiek myślę, że co do eksperymentu 1006, to on być może jest odpowiedzialny za to, iż fabryka w tym momencie jest kompletnie opustoszała i zdaje mi się być właśnie tym synem marnotrawnym, którego powstanie było tak naprawdę początkiem końca fabryki. Ale oczywiście niczego nie możemy być pewni i chyba dowiemy się czegoś więcej w kolejnych chapterach. No, musimy, bo fabuła jest naprawdę ciekawa. I to w sumie tyle. Co na temat eksperymentu 1006 pokażę Mob Games w kolejnych chapterach, szczerze mówiąc nie wiem, ale tak jak wspomniałem w tamtejszym filmie, wydaje mi się, iż będzie on na przestrzeni kolejnych kilku chapterów działo na zasadzie takiego Thanosa. Wiecie, tutaj coś się o nim wspomni, tutaj lekko się go gdzieś tam pokaże, tutaj opowie się o jego przeszłości, aż w końcu w finalnym chapterze pojawi się i zmiecie wszystko z planszy. Wiecie, wspominałem o tym w tamtejszym filmie, jak chcecie, to możecie sobie posłuchać. Być może z prototypem mają związek te tajemnicze informacje widoczne na devscreenach w grze, kiedy, wiecie, umrzesz. Moja opinia jest taka, iż są to zdania naukowców czy pracowników fabryki w trakcie tej wielkiej masakry wyrządzonej przez eksperyment 1006. Wiecie, takie ich ostatnie słowa przed śmiercią, jednak słów typu eksperyment 1006 nas ocalił i jeszcze nie rozgryzłem. Aczkolwiek jeżeli będę miał jakiś pełniejszy obraz na to wszystko, jakiś inny punkt widzenia i jakaś fajniejsza teoria w głowie mi się ułoży, to z pewnością nagram o tym film i wam o tym opowiem. Tymczasem myślę, że to już byłoby na tyle w tym filmie. Ja naprawdę bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobał, zostawcie pod nim koniecznie kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi. Zapraszam wszystkich do mojego Instagramka, o tutaj, TikToka, drugi kanał i tak dalej. Wszystkie linki macie w opisie. Tymczasem my słyszymy się w kolejnych odcinkach. Mówi do was Mondar. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim. Cześć!